pracy nie godzi się jednak ze swym losem, a spowiednik też nie ma odpowiedzi na ważne pytania o przyczyny cierpienia, rozpaczy, rozczarowania, urazu psychicznego, smutku. Marzena Kasprowicz dzieli się z nami trudnym doświadczeniem, wiedzą o oczekiwaniu, tęsknocie, nadziei, że jednak może być jaśniej, lepiej, po prostu łatwiej. Jest to też doświadczenie w bólu, w udręce, w goryczy, w poszukiwaniu człowieka. Ten motyw pojawia się w kilkunastu miejscach zbioru. W tych dramatycznych, rozpaczliwych momentach ostateczną, jedyną szansą pomocy, ratunku, podźwignięcia się z upadku staje się modlitwa, wiersz błagalny, litania, kolęda, prośba do Najwyższego, do cierpiącego, najwięcej i najdotkliwym. Bóg jest więc adresatem najważniejszym, a przeważnie jedynym, mogącym przynieść ulgę, pokazać wyjście z labiryntu życia. Ta głęboka wiara, uduchowienie, ekspresja, a chwilami niemal mistyczne uniesienia zasługują na szczególny szacunek, a jednocześnie skłaniają do przemyśleń, zastanowienia, poszukiwań. Żyjemy przecież w świecie złudzeń, a te iluzje są gorzkie i trudne dla wszystkich przekraczających smugę cienia, zmagających się z przeszłością, przeżywających niemal lustrzane dramaty, niepokoje, wątpliwości. A w zbiorze Marzeny Kasprowicz proste kompozycje, wyraziste rytmy, rymy żeńskie i męskie, przejrzyste, celne wypowiedzi i tylko ten ból wyczuwalny za maską słów, pojęć, poraża. Autorka pisze i maluje po swojemu, nie oglądając się na mody, teorie, krytykę i wszelkie przykazania postmodernizmu. Świat wokół zmienia się, przekształca w oszałamiającym tempie, a nasz wpływ na te ewolucje i erozje maleje, a raczej nie istnieje. W tej sytuacji rodzina, ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, miłość, przyjaźń nie są już tylko słowami, znaczą konkretnie, stają się wartościami nieprzemijającymi, uniwersalnymi. Również pojęcia naród, ojczyzna, nasz polski nieszczęsny ród, to cytat z ciebie, wymagają przewartościowania, odrębnego spojrzenia, refleksji, nawet przesadnej, na pograniczu egzaltacji, lecz na pewno szczerej, zgodnej z sumieniem, poruszającej. Gwiazdy bez imion spadają, i nasza wciąż zalękniona, jak świecić mocniej nie wie, blaknie, osamotniona. Wracajmy, bo matka wciąż czeka zaprzęgiem prawdziwych koni do porzuconych rodzin z daleka, by Polskę sobie uchronić. A więc wielokrotne utożsamienie, Matka Polska, Chrystus. Łączą się idee, przenikają plany, ale tło żyje, pulsuje naszą krwią. Marzena Kasprowicz, od lat mieszkająca w Londynie, pisząca po polsku i po angielsku, apeluje, prosi, proponuje, wracajmy. A mnie prześladuje codzienna szara refleksja. Po latach ciężkiej, przytłaczającej historii, zmagań, wojen, okupacji, rzezi, powstań, częstych klęsk, chociaż i zwycięstw, znajdujemy się wciąż, może nie w tym samym, ale po bliskim, niespokojnym miejscu. Rozważań, przeczuć i uczuć. A może tak być powinno. Dziękuję. Z serca płynące niezwykłe.